Sadzenie jest bardzo proste i niepotrzebnie odeszliśmy do natury. Powinniśmy sadzić, 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 jeszcze raz sadzić. Także grabki w dłoń. Nazywam się Grzegorz Młynarski, jestem z inicjatywy Kwiatki Bratki. Miejskie ogrodnictwo to jest coś, co można traktować bardzo lokalnie, wręcz jednostkowo i wtedy zaczynamy myśleć o własnym parapecie, o ścianie kwiatów w kuchni, którą możemy sami zrobić, ale też możemy bardzo globalnie, ponad regionalnie myśleć o ogrodnictwie jako sposobie na spędzanie czasu ze znajomymi. Miejskie ogrodnictwo to jest sposób na zmienianie przestrzeni wspólnej. To jest z jednej strony zmiana przestrzeni, za którą stajemy się odpowiedzialni wspólnie z naszymi sąsiadami, z organizacjami, które działają na naszym terenie, ale to jest, tak jak powiedziałem też wcześniej, możliwość zmiany estetyki tego miejsca, to jest możliwość ingerowania w tkankę miasta, to jest możliwość ożywiania tej tkanki miasta i to właśnie w sposób taki społeczny, gdzie ludzie znowu nawiązują relacje z przestrzenią, relacje z własną społecznością. I miejskie ogrodnictwo jest trochę takim procesem, który pozwala płynnie i w sposób naturalny wejść w dialog z miastem, dialog z władzą, gdzie ludzie sami mogą decydować o tym, jak ta przestrzeń, która ich otacza, ma wyglądać. Trochę robimy to bezkarnie, ale trochę mam wrażenie, ucieszę władz i za ich przyzwoleniem. Zwłaszcza, że no, wiadomo, kwiaty, które pojawiają się, czy warzywa, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej, raczej zmieniają ten obraz na plus niż komukolwiek szkodzą. Nazywam się Maciej Parysek. Postanowiłem sadzić kwiaty. Udało mi się stworzyć już jedną łąkę, która będzie trwała przez lata. A dzisiaj rozdałem siatę wielką nasion dzieciom. I dzieciaki zobaczyły nasiona, powiedziały, że bomba, w ogóle sadzimy. Czyli możemy się spodziewać, że pod koniec sezonu stara Praga, a konkretnie podwórka, będą buchać kolorami. Ludzie, jak usłyszą, że idę sadzić kwiaty i się umawiam przez Facebooka najczęściej albo przez tą swoją stronę, to ludzie wybuchają optymizmem i przychodzi naprawdę fajna ekipa. Zdarzyło mi się to już kilka razy. Raz były matki z dziećmi, było fantastycznie. Dzieci spały tymi malutkimi rączkami mnóstwo nasion. Na kolejną akcję przyszły same dziewczyny, w ogóle 7 pięknych kobiet. Także było sympatycznie. Jesteśmy właśnie na ulicy Wileńskiej. Obok nas jest miejsce, w którym był kiedyś dworzec petersburski, a z tyłu za ulicą Solidarności, za alejami Solidarności jest ulica Białostocka i tam panowie, którzy mieszkają w bloku, dostali ode mnie nasiona i zrobili sobie ogródek przed blokiem. Pilnowali. Oczywiście nikt nie mógł tam postawić nogi i wyrosło im mnóstwo kwiatków, byli zadowoleni. A to jest ich takie miejsce, w którym jest ławeczka, na której oni sobie odpoczywają po prostu i tam codziennie ktoś był. To jest najważniejsze, żeby codziennie ktoś patrzył na te rośliny, doglądał ich, jak trzeba to podlewał, a jak trzeba to przeganiał dzieci lub psy. I tyle. Raz mi się zdarzyło, że zatrzymał się radiowóz. Już nie pamiętam, czy policyjny, czy straży miejskiej i miałem takie wrażenie, że ci panowie pewnie się zatrzymali, żeby im przerwać, albo że to będzie jakiś spór o te kwiaty. Ale jedyne, co usłyszałem, to pytanie, co robię. Jak odpowiedziałem, że sadzę aksamitki, to pan w mundurze powiedział, a to bardzo fajnie, bo moja żona posadziła na balkonie i to jest super. I rób tak dalej. To, co jest fajne w miejskim ogrodnictwie, to jest to, że można przełamać monotonię, że można przełamać szarą, betonową dżunglę i zamienić ją w zielony miejski ogród. To, co właśnie można znaleźć na portalu Kwiatki Bratki, to są inspiracje, jak takie rzeczy zrobić. Ta instalacja za mną pokazuje, że zamiast zwykłych doniczek można używać kawałki desek, sznurka i tworzyć tak zwane kwiatowe kule String Gardens. Można też zrobić tysiąc innych doniczek z książek, z rowerów. Inspiracji naprawdę jest wiele. Wystarczy, czy po prostu kawałek ziemi, kawałek rośliny, trochę wody i słońca i miejski ogród można uprawiać dosłownie wszędzie ze wszystkiego.
ja raczej idę w masę, nie bawię się w jakieś tam małe designy, projekty, tak jak Kwiatki Bratki, które robią bardzo fajne rzeczy, ale robią to na takiej małej skali, jest to taki, wszystko to jest eksponatem jakimś, a tutaj eksponatem tak naprawdę będzie przestrzeń miasta. To co, idziemy siać?